Dość gadania, niech przemówi muzyka. Bałagan Show! Everybody start to sing, little one, whoa, no, señor.
próba, nie wyszło. Ostatnia próba. Dziękuję bardzo. Następny utwór pochodzi z Podmaskowie, kiedy mieszkałem jeszcze w Związku Radzieckim. Włączysz radio, włączysz telewizję, a tam podmaskowie wieczera. Socjalistyczny, patriotyczny, komunistyczny. Nie podobał mi się ten utwór. Dopiero kiedy przyjechałem do Polski, Wojtek mówi, dawaj zagramy ten utwór z elementami swingu, jazzu. Może wtedy jakoś to będzie ciekawiej. No i zgodziłem się. Zrobiło się ciekawie. Specjalnie dla was podmaskowe wieczora z elementami bourgeois. Сказал все, что на сердце у меня.
Dziękuję bardzo. Korzystając z tego, że Łódź to jest wielokulturowe miasto, specjalnie dla was utwór z Izraela. Thank you.
why don't they all be? What papa can we say? I'm a golden on you. Bake my arms, I'm a human. Bake my lips, I'm all alone. Let papa be the other guy. Let me be the other girl. What papa can I want to do without you? You took the part that always was my heart. So why not it all? Кустурицы. Evergreen. Трохи по-сербски.
samomłaty lub imienie czuł. Bez foka, każdy pan gadał czuł samomłaty lub tak słyszę taki pop. Kadaj się samo mało stary, on zbigni na żywo prawie bez. Kadaj się samo mało stary, tak słyszę samo przez. Dziękuję bardzo. Na fortepianie Wojtek Stępnik. Na perkusji Armen Karpycian. I ja, pan Samochyn. Bardzo dziękuję za zabranę. I teraz u nas nasz przyjaciel prosto z Armenii. Z samolotem przyleciał niedawno, 30 lat temu. I tutaj już tak został. I jego utwór z jego stron. Aravai, Aravai. Zgoda, by na swobodę chodzić. Raz mama, że i dostanie prawie.
piękna góra, nazywa się Ararat. Wszyscy tam się obieślało się, piją wino i gleb. Tu się biegą bakłażary, tam się kroi pastorba. A tu pieśniak w winogronach ręczy się do ma. Tu się biegą bakłażary, tam się kroi pastorba. A tu pieśniak w winogronach ręczy się do ma. Tu się biegą bakłażary, tam się kroi pastorba. A tu pieśniak w winogronach ręczy się do ma. Balagan Show. Bardzo dziękuję ekipie za to, że udało się w tych warunkach dobrze zrobić.